Hej, hej, witam was serdecznie, to jest Bad Iron i zapraszam was na kontynuację naszej gry Cyberpunk. Ucieka, ile jeszcze tego jest w zanadrzu. Ale blisko jesteśmy końcówki już głównego wątku. Wysmażyła ich wszystkich. Pewnie nawet się nie zorientowali, że weszła w ich lot. Wszystkich tych runnerów? Musiałam pamiętać, co to litość, żeby móc ją okazać. Ale kto? Alt? Poważnie? Czy nie poważnie? Miałam nie zbierać, a zbieram. Kurka wodna. Rzućcie do góry. Bardzo śmieszne. Dobra, mniejsza. Ale tam coś jest. Tam coś jest. Tu? Nie. Nie. Ja mam iść. Kim ty jesteś? Aha, no. Zapomniałeś, co ty grasz i z kim ty jesteś? Super. Dobra. Tutaj dotarliśmy. Jest, hurra. Od niego dzieli cię już tylko kilka kroków. Wygląda na to, że dostaniesz swoją szansę. Będziemy z tobą. Przekonamy się dopiero. Ale Descartes zawsze dotrzymał słowa. No dzięki. Musimy przejść przez halę za tą grodzią i dojdziemy do rdzenia. Boże, mam nadzieję, że nic drugiego się nie przytrafi po drodze. Komukolwiek. No i co, opuścicie mnie do środka, czy tak nie? Co? Aha, otwórz. Pomogą. Wskakuj, wskakuj! Oh shit, przyszedł ten dupek. Sol! Oh. Nie, zostaw Sola. Zostaw Sola. Nie! Oh. O kurwa mać. No kurwa! Ciekawe. Maszer właśnie. O kurde, czemu mnie do tego? No raczej. A to już swój konflikt zażegnaliście z lekka, bym powiedziała. Tam no, sam środeczek. Jego czuły punkt. Kurka woda. Uważam, widzę, że ja już ledwo... A ty... What the fuck is this? What the fuck? Ty jest maszer, gdzieś ty? A jeszcze przedupasy przyszły. Gdzie jest smasher? No spoko, aha, tam jest smasher, co? Mam nadzieję, że się dupek nie leczy, bo to by było chamstwo. Nie, to w ogóle nie jest smasher, to jest... Ale spoko. O! Nie, tam jest smasher. Johnny bije smashera dla ciebie. Aha, zaraz rakietki. O, już się nie chcę stać w miejscu rakietek. Zamknij się, smasher, gnoju. Dzieci zaraz cię smażuje. Dobry ten jest, pistolecik od Warda. O dupie go. Gdzie uciekasz? Masz 24% życia, wracaj skurkowańcu jeden. Aha, tu jeszcze jest coś. O, jeden traf. Takiego. Dobrze, dobrze. Maszer. Gin. I dawaj legendy. Jakieś fajne tuś. Masz Johnnego pukawkę?
Ohohoho. Krytyczny w główkę. Dobra, ale... Adam Smasher. Pamiętam cię. Obiecałeś kiedyś, że zabijesz Silverhanda. O! Zdradzę ci sekret. Johnny jest tu dzisiaj z nami. No. Milczy, ale czuję go pod skórą. No. Co ty, kurwa, pieprzysz? Giniesz. Ostatecznie to Silverhand dopadł ciebie. No. Oh no! Jak możesz? Gień, kurde. Nie ma. Co ja w ogóle? Panom? Będzie mi brakowało ciągłych płótni z solem. Był uparty jak osioł, ale zawsze wiedziałam, że dałby... Kurde mać. No i w końcu to zrobił. W ogóle jakąś niewidzialną broń miał. Nii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 i
Jeszcze blisko, już blisko jesteśmy. Szkoda, że Smasher nic ciekawszego nie dropi. Dobra, to zostawiam. Zataczamy się dosłownie. O kurde. Nie wyglądasz dobrze. No nie. Jeszcze troszeczkę. Znajduje się przed tobą. No widzę na środku coś jest. No jeszcze troszeczkę. Czemu to widać jak jakaś pułapka dziwna? No jeszcze troszeczkę. Co ty robisz? Gdzie ty będziesz skakać coś? Aha, do tego. No kurka wodna. O, co się tu dzieje? Tam wędzę, która jedzie na dach. Ile wybrać? Jeszcze raz musisz zagrać. Kotek! Cześć, kotek! I kotek drugi. Maszynik. Co żeśmy dostali tą kulkę, no nie? Tak. Bosiu. Chodźmy więc ty i ja przed siebie. No nie wiem, nic nie bardzo widzę. Rozciągnięty bezwładnie na niebie. Jak pacjent pod eterem na stole. Bosiu. Chodźmy przez te uliczki na wpół wyludnione. Zapewniające mrukliwą osłonę bezsennym nocom w hotelach, gdzie płaci się od godziny, i knajpach, gdzie pod nogą skorupy ostryk trociny. Uliczki, co się ciągną jak nudne dysputa. No, teraz mi się to ciągnie, to a droga jest taka. Słucha. Po to, by cię przygwoździć, gdy zapyta o... Nie pytaj, o co zapyta. Tylko słuchaj. Przed nami wizyta. Gdzie idziemy? Co się stanie? Jebz. Do światła idziemy. O, Johnny chyba jest. Johnny, przepraszam, wróć.
Cześć. Udało mi się. Będę żył. Miałaś dobry plan, przyznaję. No i co? Byłeś moim przekleństwem i koszmarem, ale jedną rzecz ci zawdzięczam. No, co? Stając się z dnia na dzień Johnem Silverhandem, słyszałam dźwięk pękających barier. Teraz już nic mnie nie ogranicza. I co? Zdecydowałaś już, co z nami będzie? A gdzie? Będziemy żyć, Johnny. Żyć! Gdzie ja mam iść? A tu w jedną, w drugą stronę się idzie? Obojętnie, w którą, co? Czy nie? O, właśnie, mam lewo, prawo? Prawo? To mi prawo da. Ja idę. Teraz wyjdę za mapę, wylecę. Tak nie bardzo. Tu nie, tu też nie, tu też, też nie. No i co? A nie, no mieliśmy wejść tędy. A. Tylko ich dupy na kopalniaka stulecia. Johnny, nie będę kłamać. Tylko dupę na kopniak stulecia. Nie wiem, gdzie po nim wylądujesz, ale będzie to gdzieś daleko ode mnie. Alt? Jesteś? Jeszcze się nie zorientowałaś? Co? O co chodzi? Chuja cię zrobiła. Alt już nas rozdzieliła. Gdy tylko podłączyłaś się do Mikoshi, wysmażyła cię Soul Killerem. Oh shit! Twoja dziewczyna nie bierze jeńców. Będziemy sobie tak żyć, co? No właśnie, dlaczego? Potraktowałaś mnie Soul Killerem? Tylko tak mogłem zrobić to, o co mnie prosiłaś. Kurwa, powinnaś była mnie uprzedzić. Od kilkunastu minut jesteś konstruktem i już wszyscy mają w dupie twoje zdanie. Witaj w klubie. Aha, super. Ochłonie nas. Nadal zamierzacie zniszczyć Mikoshi. Trzeba położyć temu kres. Co z wszystkim? Ale ja chcę żyć! Zabiorę ich ze sobą. Nie chcę! Nazywajmy rzeczy po imieniu. Wchłoniesz ich i staną się częścią twojego kodu. To najlepsze, co może ich spotkać. Czekaj. Chcę dokładnie wiedzieć, co się stało. Użyłam Soul Killera, ale wywołałam analgezję, więc nie poczułaś bólu. Rozdzieliłam was i stworzyłam twój engram. Z engramu no. Nie dało się wyeliminować wszystkich zmian powstałych przez... No dzięki. Czyli zostaliśmy chipem. Jesteś w stanie przenieść konstrukt do mózgu i... Jak na czystą tablicę. Czyli to już naprawdę koniec. Dotrzymałaś swoje obietnice. Nie wzięłam pod uwagę tylko jednego. Czego? Alt. Zapomniałam, że ciało też jest czynnikiem. I co? Rekonfiguracja DNA przez relik zaszła bardzo daleko. Do tego doszły inwazyjne leki. I co, jak ja wyglądam teraz? Mów, o co chodzi. Nie potrafię tego opisać w zrozumiały dla ciebie sposób. Skopiuję cię i wkrótce potem umrzesz. Nic już tego nie zmieni. Kurwa. Kurwa. Jak to? Pół roku życia. Może trochę więcej. No, dzięki. Nie. Musi być jakaś alternatywa. W swoim ciele już zawsze będziesz intruzem. Nie, to moje ciało. Biochip zmienił je bezpowrotnie. No, shit. Teraz należy ono do Johnego. No, super. Daj nam chwilę. Muszę pogadać z Wim. Super. Nie mogę uwierzyć, że wszystko poszło na marne. No, masakra. Ciebie najbardziej. To świetnie, bo nadal trzymamy się planu. Alt zaraz zabiera mnie ze sobą, a ty dostajesz ciało. No i co, na pół roku? Gdzie cię zabiera? Za Blackwall. Stanę się częścią niej, cokolwiek to znaczy. Wydawało mi się, że nie warto było czego trzymać się życia. Nie za każdą cenę. Bo nie warto. Mylisz się. Cyfrowe światło z Blackwalla daje przynajmniej nadzieję. Pojętne, czy to
płomienie, piekła, niebiańska światłość. Jedynie sposób, w jaki Endrym interpretuje to. To tak nie fajnie. Zawsze taka obietnica przetrwania. Wiemy, jak stać się czystą informacją, ale nadal w nas tkwi zwierzę. Trudno zagłuszyć jego instynkt. Ten instynkt jest częścią natury ludzkiej, ale być człowiekiem to znaczy umieć się mu sprzeciwić. Naprawdę nie ma innej możliwości. Tak jak powiedziałam, Johnny może zostać w twoim ciele, a ciebie zabiorę ze sobą. Miałam na myśli sam. No właśnie. Szczęśliwe zakończenie dla wszystkich. Nie. Nie w tym mieście. Nie dla takich jak my. Czemu? Przynajmniej masz wybór. Dużo przeszłaś, żeby zdobyć sobie prawo do niego. Most wiedzie głębiej w cyberprzestrzeń. Gdy przez niego przejdziesz, na zawsze stracisz kontakt z ciałem. Droga powrotna do ciała wiedzie dołem, przez studnię. A co się stanie, jak wybiorę, że zostawię Johnemu ciało, a misje poboczne się nie zrobią? Nie mam już do czego wracać. W przeciwieństwie do ciebie. Halt, zabierz mnie ze sobą. Mogą sobie... Znowu odwracasz się plecami do problemu? Ciekawy mnie to. A Johnny, zostawiam ci ciałko. Opiekuj się nim. Jakkolwiek teraz wygląda. Zjeść destynię, wróć do ciała, opcjonalnie. Złapałaś doła przez poczucie winy i nagle nie chcesz już żyć? Przest. Żyj sobie. Pa. Tchórzysz zamiast walczyć o swoje. Uciekasz w śmierć, bo boisz się mnie zabić. To moja decyzja. Więc odpierdol się od mnie. No ciekawe, ten... Jesteś lojalna, ale przede wszystkim bardzo głupia. Nic się nie zmieniło, odkąd cię poznałem. Jestem zmęczona. A może wróćmy się? Spróbować czegoś nowego. Nawet jeśli nie wiem, co mnie czeka. Rozumiesz? Ty też spróbuj. A jak pójdę w drugą stronę? Gdzie jest ta druga strona? Czekajcie, gdzie to było? A jak wrócę? Na dół? Czy gdzie ja mam ten? Usiądź. Do kurwy nędz, nawet nie próbujesz się bronić. No. Nauczyłaś mnie, kiedy warto odpuścić i zachować siły na ostatnie starcie. Ja wrócę se. Jednak może zdecyduję się. Dobra. Tak, miałam wybrać inną opcję. Innym razem wybiorę inną, może, co? Johnny, przykro mi. Żegnaj. Walcz do końca. Wrócimy, może faktycznie. Nie, gdzie? No chyba kończymy Cybera, mi się wydaje. Koniec. Wróćcie na nowe DLC. Poszły z dymem, a straty przekraczają budżet całkowity. Boże, co się dzieje? No i dobrze. Arasako, jak się czujesz na kolanach? Nie ma. Ja jestem. Dla was jak zwykle nic w naszym cudownym Night City się nie zmieni. Żyjecie w pyle i chromie i w pyle i chromie umrzecie. Gdzie jest to w ogóle? Dobrą i złą wiadomość. Dobra jest taka. Zaczekaj, Neckler. Ciekawe co, po co, na co, o co. Czemu spotykamy się tutaj? Chodzi o widoki, czy robisz się sentymentalna? Czyli pamiętasz?
Myślałam wtedy, że to jednorazowa akcja. Ja pomagam tobie, ty. No co chodzi? Co to za ściema? Kurwa, nie. Kłamie. Chciałaś załatwić Rafenów z Mitchem i Skorpionem. Gdyby się zgodzili, pozbyłabyś się mnie od razu. Przestań. Popatrz tylko na to miasto. Gdzieś tam sukinsyny Sarasaki próbują zrozumieć, czemu stracili wszystko. W końcu zrozumieją. Ale nas już tu nie będzie, co? Nigdy nas nie znajdą. Obiecuję. Nie. I może dlatego chcę się nacieszyć tym widokiem. To kiedyś będzie miłe. Czy to jakieś fałszywe wspomnienia? Za chwilę odwrócisz się plecami do tego miasta i nigdy więcej go nie zobaczysz. To cię tak naprawdę cieszy. A ty? Gotowa do podróży? Prawdopodobnie ostatni raz widzisz te megabloki. Chyba po prostu to, czego szukam, jest gdzie indziej. Myślisz, że kiedyś to znajdziemy? Nie sądzę. Ale to wcale nie taka zła perspektywa. Jeśli Night City nauczyło mnie czegokolwiek, to chyba tego, by uważać na marzenia. Bo one zawsze znajdą jakiś sposób, by ugryźć cię w dupę. Kurwa, Vi. Znowu krwawisz. Poradzę sobie z tym. Prochy od Wiktora na razie pomagają. A jak już będziemy na miejscu, wypróbujemy te twoje kontakty. Pomogą cię, zobaczysz. Nie z takiego szamba wyciągali już naszych. No, i to mi się podoba. No i spadajmy. Tak, swoją jakim drogą, planem, co z naszym tak a propos? Wszystko potwierdzone. Za chwilę spotykamy się z naszymi, zgarniamy sprzęt i jedziemy na południe. To będzie przejebanie trudna akcja, ale jak nic się nie spierdoli, za kilka godzin przekroczymy granicę. Wynośmy się stąd. Jasne. Ale Vi... Ty nie żyjesz. Spójrz na to miasto ostatni raz. Gdybyś tego potrzebowała, zaczekam w samochodzie. Dziwne takie. Na razie Night City. To by było na tyle. Faktycznie wyjeżdżamy gdzieś? Boże, co ty za słuchasz? To jakaś ściema jest. Arasaka potwierdził, że jedną z ofiar jest jego siostra Hanako. Hanako? Ale jak to? Co to? Jak to? Szykuje się zmiana warty na najwyższych szczeblach korporacyjnej drabinki. Tak, tak. Słuchajmy tych wiadomości. Dość tego pierdolenia. Jakie dość? Posłuchać. A dalej nie wiem, co jest grane. Zbytnio. Większość naszych jest już po drugiej stronie. Będą na nas czekać. A Fanty z Mikoshi? Gdybyśmy chociaż zbliżyli się do bramek z tym sprzętem, rozpierdoliliby nas bez ostrzeżenia. Sprawdziliśmy to. Arasaka obstawiła wszystkie punkty graniczne. Ale mamy inny plan. Arasaka. Mam dziwne déjà vu. Coś powiedziała mnie, tak? Przypomniał mi się Jackie. Ten nasz skok na Arasak. Opowiadałam ci, jak się skończyło. Przepraszam, Vi. Daj spokój, to nie twoja wina. Poza tym teraz będzie inaczej. Musi. Co sobie twórcy wymyślili? Ale za jednym w Night City to będę tęsknić. Za czym? Za żarciem. Za tajem na siódmej w Haywood, pierogami w dokach i... Serio? Pojeździsz z nami trochę, to zrozumiesz. Szczerze? Nie mogę się już tego doczekać. Oczywiście to nasze nowe życie to będzie jeden wielki pierdolony chaos. Co do tego nie mam wątpliwości. Ale to będzie dobre życie. Teraz to już wiem. I ty też się przekonasz.
cisza jakaś przed burzą się szykuje, czy coś? Tak jakoś za cicho, za nikogo nie ma oprócz nas i tak dalej, tak dziwnie. Panam, dziewczyno. Uciekasz z Night City, czy jedziesz do babci na podwieczorek? Dodaj gazu, bo cię ta burza zastanie. Bal się. Mitch, hej! Cześć, Vi. Dobrze cię słyszeć, stary. Jak tam? Już prawie wszystko gra. Jeszcze z miesiąc i będę jak nowy. Mówiłem wam, że dam radę. Ale nie gadaj, Mitch. Tuż po Mikoshi taki pewny siebie nie byłeś. Nikt z nas nie był. Przeleżał kilka tygodni w łóżku jak warzywo. O, tu ktoś jacyś sam na wojnie zahartowali synapsy w tych pancerach, to by wykitował. Uratowałeś nam wszystkim tyłki wtedy. Szkoda, że Sola nie ma z nami. I Teddy'ego. I Bobiego. I Skorpiona. Nakopaliby ci do dupy po tym numerze z pancerem. Potem by cię tak wyściskali, żebyś się pożygał. Wiem, pan. Wiem. Dzięki nim mamy szansę... O, jak ty jeździsz? Zdzierdolimy tego. Dobrze, że jedziesz z nami. Widzimy się na miejscu. Dalej mi to śmierdzi. Czuję ozon. Nawet przez klimę. To ta burza. Jest blisko. Jedziemy, w ogóle jedziemy. Dobra, jesteśmy na miejscu. No w końcu. Cześć, Mitch. Dobrze, że jesteś. No cześć, jak tam? Ogarnąłeś tu sprawy? Prawie wszystko gotowe do wyjazdu. Znalazłeś? Jest tam, gdzie myśleliśmy? Czyli wszystko zgodnie z planem? Tak. Nie. Ale podobno ktoś na ciebie czeka. Jak już będziesz gotowa, to nas złap. Ustalimy co i jak. Czyżby? Gdzie jest? Gdzie jest? Nie mówcie, że Ward jest. Ej. To się uciesem. Wyjebiście by było. O, jakiś ten. Różki legendarne. Pokażcie. Okularki Johnego. Czy ma jakieś jadowe spodenki? Aha, nie mogę zmienić. O, nie mogę, patrzcie, muszę wyglądać jak... Tak. Ward, czy to ty? Czy to ty? A tu Judy, kurwa mać. Tak, jest Ward, ej! Przyjechałaś. Ej! Pojedziesz ze mną? Pojedziesz ze mną? Polcem, ja cię proszę. Ale nie mogę sobą porozmawiać. No! No, w końcu. Cześć Ward. Hej, dobrze wyglądasz, Vi. Nie bardzo. Bo w końcu wiem, że będzie dobrze. Że zostawiam to wszystko za sobą. Wszystko i wszystkich. Ale nie ciebie. Czyli nie zmieniłeś zdania. Zostajesz? Ej. Zostaję. Czyli wybrałeś Night City. A nie mnie. Kurwa mać. Po prostu nie mogę z tobą wyjechać. Czemu? Wiesz, mam siostrę i ona... Jest dorosła. No właśnie. Tak.
ale sama nie da sobie rady. Poza tym... Poza tym co? Co? Night City. To moje miasto, Vi. A właściwie co to znaczy, Ward? To miasto macie w dupie. Tak pokłócimy się. To miasto to przede wszystkim ludzie, za których jestem odpowiedzialny. Rozumiesz? Złożone obietnice. Obowiązki. Od których nie chcę uciekać. Kurde mać. Ja też cię potrzebuję. Ja też cię potrzebuję, Ward. Tak ci się tylko wydaje. Ej. Rodzina i nowy początek. Tego potrzebujesz. I musisz pozwolić mi zaopiekować się moją rodziną. No kurde mać. Trzymaj się, Ward. Ejże. Kłamstwo. Kurde mać, trzeba było do Judy by zadryndać, ona prędzej by pojechała ze mną gdzieś. Kto mnie pocieszy teraz? To była ściema wszystko. Obwiniam was wszystkich. Wasza wina. Nie chcę z wami gadać. Przejdźmy jeszcze raz przez plan. Oficjalne przejścia odpadają. To już wiesz, nie? Dlatego użyjemy starego tunelu przemytniczego. Jest niedaleko muru. Czyli znaleźliście furtkę w murze. Sprytnie. Ale burza nadciąga. Może co pod nim? To jeden ze starych tuneli przemytniczych. Na szczęście wciąż przejezdny. Niełatwo go było zlokalizować, ale teraz już nic nas nie zatrzyma. Tunel to niezły pomysł, ale najpierw musimy do niego dotrzeć. Co za burza nadciąga. Przecież oni tamtą okolicę mają naszpikowaną techem. Drony na stałych patrolach, może nawet coś cięższego. Nie martw się, to też już obczailiśmy. Karol i Cassidy zadbają o to, żeby korposi nie siedli nam na ogonie. Dobra. Dobra, a jak już przejedziemy na drugą stronę? Dołączymy do reszty naszych w punkcie zbiórki. Stamtąd ruszamy dalej w stronę Tucson. A tamto my będziemy dyktować warunki, co? Znamy te drogi jak własną kieszeń. I mamy w Arizonie parę starych długów wdzięczności do odebrania. Wygląda na to, że nawet jakbym chciała się martwić, to nie mam czym. Od dziś nie wszystko jest na twojej głowie. Przyzwyczaisz się. To miłe uczucie. Dzięki. Dobra, ruchy, ruchy, bo nas tu ta burza zastanie. No właśnie widzę. Siądź. Brum, brum. Nie byle jakiego. Takie to zakończenie, takie. Bo tak jak mówię, to jest jakaś ściema. Ruszamy za wami, pana. Wszystko gra? Mhm. To podpinaj się i spierdalamy stąd. Robi się. I spindzilamy stąd. Zaczniesz tę wyprawę jak na nomadkę przez stałe, czyli za kierownicą. Jedź prosto, omijaj większe dziury i nie pogłup reszty naszych. Gdzie dziury? Ja nie widzę dziur. Mieszanka idzie wprost do cylindrów. Uhu, poleciał jakiś kaktus. Do grzecznego centrum mogłoby nas wyjebać powietrze. A tego wolałybyśmy uniknąć. Kurde, skończyłam jako nomad. Zaczęłam jako street kid. Przyjechał się pożegnać. Pożegnać? Na chwilę? Nie wiem. Na zawsze? Dopóki nie wrócę do Night City. Nie chciał wyjeżdżać z Night City, wiem. To chyba nie tak miało być. No. Sama już nie wiem, jak miało być, ale czuję się tak jakoś... No? Jakbym właśnie wychodziła z zamkniętego pokoju. Nie wiem, co to jest. Nadzieja, spełnienie? Nie nazywaj tego. Po prostu się tym ciesz, bo ja czuję to samo. Poza tym, jak już będziemy po drugiej stronie, ułożysz sobie to wszystko w głowie. Zobaczysz. No zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. Jak to mówią. My jedziemy prosto w górze, czy mi się zdaje?
A nie, idziemy tam, tam prosto. Teraz widzę coś tam. Tylko burza nadciąga, to ja nie wiem, jak my tam zdążymy. Szybciej, bo nas burza zmiecie. Ale poważnie, my jedziemy w burzy. Od dawna. No to dawaj. Ostatnia prosta. No przez burzę jedziemy. Okej. I jebz, koniec gry. Wypuścili drony! I koniec. Karol, Cassidy, ruszajcie. Jadę na zachód, włączam zagłuszanie. Zauważyłem mnie, odbijam na wschód. Zdajemy je z was. Powodzenia, dzieciaki. Widzimy się po drugiej stronie. W stronę światła idziemy. Jak ktoś śmierdzi. Nitro gotowe. Pożegnaj się z Nancy. Ostatnia szansa. Nie mam już temu miastu nic do powiedzenia. I tak tu wrócisz jeszcze. Ja ci to mówię. Zostały jeszcze poboczne. Odpalaj. Stery są twoje. No to jazda. No, widzę, że ona teraz steruje. Bardzo chciałaś. Nowy początek. Nie zwalniaj pana. Jeszcze nie. Jeps. Koniec. Fuck. No teraz cię coś zestrzeli. Tak zaglądaj. Wow, suniemy sobie przez wody. Ta kula. Możesz już wyrzucić amulet. A kto prowadzi? A. Boże, jakie zakończenie. Ojejku. I polecieli siną dal do końca życia, tak będą siedzieć i... siedzieć i patrzeć od siebie. Jest dobrze, pana. Jedziemy do domu. Kurde, jakiego zaś kuźba domu. O, masakra. Wow, koniec. Nie wierzę. Nie wierzę, ale muszę uwierzyć. Chyba, że to jakaś ściema jest jedna wielka, tak mówię. Czarny ekran na razie mam. No i co? Coś się wczytuje, coś się zapisuje, nie wiem, coś w tym stylu. Zobaczymy napisy, to będzie koniec, jak... Zobaczymy jeszcze coś innego, to... to... Nie, tak! Jak tam życie na pustkowie? Zażywasz słońca i świeżego powietrza. Pamiętaj, żeby się regularnie serwisować, bo jak ci wejdzie pod izolację... Do tyłka, to będzie źle. Oczywiście na Badlandach łatwiej o czterogwiazdkowy hotel niż o porządnego Reapera. Więc może po prostu wpadnij, jak będziesz w Night City. No pewnie
padnę. Myślę, że jako stała klientka możesz liczyć na jakiś mały pust. No spoko. Tak do mnie będą wydzwaniać, co? Ktoś jeszcze się odezwie? Hello. Kurde, no nie wierzę, że mamy koniec, poważnie. Mama Wells, o. Vi, to prawda, co mówią? Szlajasz się teraz z Czyś ty postradała zmysły, dziewczyno? Nie? Mało ci było niebezpieczeństw. O Boże. Za nudno było w Night City? O, nudno było. Wariatka. No wariatka, jak Boga kocham. Masz na siebie uważać, rozumiesz? Dmuchać na zimne. Ja już się nachodziłam. Spoko, jeszcze jeden cię czeka za pół roku. A jeśli odwiedzisz kiedyś stare śmieci, nie zapomnij zajrzeć do mamy Wells, dobra? Tylko zadzwoń wcześniej. No spoko. Że palce lizać. Twoje czy moje? Darewi. Boże drogi. Ja jeszcze nie zacznę oceniać, bo chyba będą wszyscy do mnie teraz wydzwaniać. No, ktoś jeszcze? Czekam. Tak. Hej, Vi. No hej. No nie gadałyśmy. Co u ciebie słychać? Ciągle siedzisz w Night City? Bo ja nie. No ja raczej tak też nie. Serio. Dzięki. Dzięki za wszystko. Dopiero jak wyjechałam z tego pieprzonego miasta, zrozumiałam, jak bardzo byłam tam nieszczęśliwa. No, widzisz. Jeśli tylko masz taką możliwość, uciekaj. Uciekaj, gdzie pieprz rośnie. A jak już będziesz daleko, wypij moje zdrowie. No, spoko. Trzymaj się, dziewczyno. No, ty też. Wow, wszyscy będą teraz do mnie wydzwoniać. Hej, Vi. Ta akcja. Wow, jeszcze mi krew huczy w skroniach. Zgraja nomadów kontra Arasaka. To się nie miało prawa udać. Byłem pewien, że nas wyniosą nogami do przodu, ale daliśmy radę. Wiesz czemu? No. Bo ty byłaś za kierownicą, Vi. Największa wariatka w Pacyfiku była Paldary. No dzięki. Nie wiem, co teraz zrobisz, co zamierzasz, ale pamiętaj, zawsze pójdziemy za tobą w ogień, siostro. Trzymaj się, Vi. Do następnego. No to co, jakieś pożegnalne wiadomości mi wysyłają? Co to kurde jest? Ktoś jeszcze? Tak, Rogue. Jestem pod wrażeniem, Vi. Kiedy powiedziałaś, że zamierzasz odbić Helmana, byłam pewna, że skończysz w czarnym worku, ale udało ci się. No widzisz. Rzadko się mylę co do ludzi i ich możliwości. Jestem ciekawa, na co cię jeszcze stać. Gdybyś szukała kolejnej roboty, wiesz, co znaleźć. No, raczej tak. Dobrze, kto jeszcze? Czekamy na następnego dzwoniącego na antenie. Hej, Vi. River, no. Dostałem twoje zdjęcia. Kto by pomyślał, że na Badlandach są takie widoczki? No, trzeba było jechać ze mną, kurde mać. Może wpadnę kiedyś z wizytą. Wiesz, jak się tu trochę uspokoi. Joe stanie w końcu na nogę. No, za 100 lat. Czasem sobie myślę, co by było, gdyby... Gdybyś pojechał, no właśnie. No, nieważne. Lepsze rzeczy do roboty, niż słuchać mojego pierdolenia. No pierdol, pierdol. Szerokie drogi. Kurde. Trzeba było jechać ze mną, a nie... Nie, nie jadę, kurde. Dobrze, kto jeszcze? Ktoś jeszcze? Jefferson, Perales. Co tam Peralesowie? Z tej strony. No widzę. Vi, upewnij się, że odsłuchasz tę wiadomość w pokoju, który nie ma uszu. Elizabeth, moja żona. Ona jest częścią spisku. Oh, shit. Mówi, że mam o siebie dbać. Odsuwa jakieś pigułki, mówi, że to... No, widzisz. Dałem je do analizy laboratoryjnej i niby wszystko w porządku, ale... Skąd mogę mieć pewność, że... Wow, ale mu namieszałam w głowie. Zadzwoń, jak tylko będziesz mogła. Aha, i skasuj tę wiadomość w odsłuchaniu. Paranoik się zrobił z niego. Dobra, kto jeszcze? Powiedz coś ciekawego na koniec. Misty. Hej, Vi. Słuchaj, zastanawiałam się, co u ciebie słuchać, więc postawiłam szybko tarota. No, co tam wyszło? Wiem, że nie powinnam robić tego bez ciebie, ale długo się nie widzieliśmy, byłam ciekawa. No i jakoś tak... I wiesz, co wyciągnęłam? Powóz kochanków. Kochanków i słońce.
Wygląda na to, że czeka cię na Badlandach dobre życie. No dzięki. Powodzenia, Vi. Ciesz się wolnością. Na chwilę. Na chwilę, na tyle, na ile. Okej, okay, wszyscy z tego co widzę chyba. Nikt już więcej. Bo już muzyczka gra. Okej, dobrze, mamy koniec. Masakra. Liczyłam na to w najbliższym czasie. Dobre by to były 3 miesiące każdego dnia cyber. Wow. No nic, mamy koniec. Kurka wodna. Dobrze, ocenę sobie grę. Jak do tej pory, co było. Ja nie miałam, jak tak widzieliście, nie miałam jakichś takich strasznie wielkich błędów, bugów i tak dalej. Zdarzały się, nie powiem, że nie, bo były. Ale nie takie, że o Jezus Maryja, save'y mi się zepsuły i tak dalej. No i kurczę, bardzo fajnie mi się grało, bardzo przyjemnie. Chociaż te misje powtarzalne były te... I to było jedna z mora. Ale tak to spoko. Ta muzyka mnie teraz wkurza trochę. Dobra, jest to przycisk. I tak jak mówię... wiadomo, że tak na tych konsolach... wczesnej generacji, no bo to już mamy PlayStation 5 i Xboxa Series X, czyli obecną generację. A no nie wyszło im to tak jak chcieli, wiem, że chcieli szybko już to wypuścić, tą grę, i no niestety były błędy. Na PlayStation chyba 4 najbardziej, z tego co mi się wydaje. No niestety, no kurka wodna bywa, no ale starają się łatać tą grę, już na pewno wygląda to o wiele lepiej niż wyglądało na starcie, na premierze. Graficznie bardzo ładnie, świetnie. W miarę to płynnie mi to działało, tak jak mówię, u mnie karta graficzna do wymiany i ewentualnie jakiś ramek dołożyć sobie, ale to tak na przyszłość. No. Tak jak mówię, graficznie spoko, fajnie, bardzo mi się podobały niektóre te widoczki, niektóre mimika i tak dalej i wszystko, ten motion capture też świetnie robili. Muzycznie kurde świetnie, no jeśli chodzi o te stacje radiowe i cała oprawa muzyczna, czy to głosy, dźwięki. Polska wersja też w miarę fajnie wyszła. Miałam grać właśnie angielską z polskimi napisami, ale stwierdziłam, no dobra, no sprawdzę, jak to jest, jak to wygląda. Robili specjalnie, no jak to Wiedźmin też miał trójkę i dwójkę, no to trzeba sprawdzić jednak. Następnym razem pewnie jak będę grała, to sobie zmienię na angielskie i polskie napisy. Więc cała muzyka też bardzo dobrze wyszła. Jeśli chodzi o warstwę gameplayową, o całą tam od tamtej strony. No spoko, no nie miałam że jakichś tych błędów, żeby to kurczę mi to nie działało tak jak powinno. Wszystko fajnie. Historia, tak szczerze? Jeśli chodzi o samą końcówkę, bo te niektóre zadania, nie mówię te powtarzalne, ale ogólnie zadania, te większe w cudzysłowie. No to tak, bardzo świetne, ale tak mówię, mogę się z lekka doczepić do tej nie wiem ile zakończeń jest. Tak mówię, wybrałam, żeby wrócić, a miałam się zdecydować na zostawienie ciała Johnemu i może następnym razem tak zrobię. Ale ten niedosyt, mam taki lekki niedosyt, że to się skończyło właśnie teraz w tym wypadku tak jak się skończyło, że wyjechaliśmy wkładać sobie nowe życie z resztą nomadów, no nie? Zaczęliśmy jako street kid, już to powiedziałam wcześniej, i rzuciliśmy się na nomadów, teraz jesteśmy nomadami. No takie, czy happy end to był? Może troszkę,
I tak dostaliśmy info, że jeszcze 6 miesięcy, no pół roku pożyjemy, no tak pół roku, aż wyjdą te DLC-ki i się skończy życie nam wesołe. Nie wiem, no tak troszkę mi się wydaje, taki niedosyt lekki czuję. Dobrze, jeżeli miałam cały kształt gry, cały ocenę jaką dać, to tak się waham. 8 albo jakiś taki wielkim minusem 9, bo jak mówię, u mnie na komputerze wszystko świetnie działało, potem miałam jakieś takie dziwne te, że mi wyrzucało, reinstalacja nie pomagała, potem zaś... No ale w końcu się to jakoś uspokoiło, może ponaprawiali coś tam i... No to tak właśnie 8 minus 9 ewentualnie, tak. Zobaczymy co, jakie, czy wyjdą jakieś DLC, te większe jakieś tam, nie mówię, jakieś... Dodadzą nowe bronie czy cokolwiek. Mam nadzieję, że naprawią te niektóre misje, bo... Chyba ze 4 miałam te misje... I się nie dało skończyć, bo żebym przeszukała tu, no i pokazuje dalej, przeszukaj ciało, czy to, czy tamto, no nie? I te znaczniki nie znikały z map, niestety. Jejku, wow, to się już kończy. Jeszcze wrzucę, myślę, nad właśnie tym, zobaczę, czy jest powrót do gry po zakończeniu. Jak tak, no to właśnie te tarot bym zrobiła. Nie wiem, czy będę mogła te inne poboczne zrobić. Tam były te wyścigi, żeśmy nie zrobili. Ten Johnny coś tam, Rogue coś tam. Ten Delamine został, te auta. Ale to jest takie, będzie nudne troszkę, ale jako jeden odcinek ewentualnie nie wiem, czy zdążę na jednym zrobić, więc na dwa te Delamine może podzielę. Coś zrobię, no te. Fajnie by było, żeby to zrobić sobie. No nic, na razie ja się z wami żegnam jako całokształt serii. Pewnie następnego dnia będzie też odcinek. Zobaczę właśnie, czy da się wrócić do gry po zakończeniu. Pewnie tak, powinno się, bo niektórzy może ciągli główny wątek i skończą sobie fabułkę, to wrócą sobie, porobią sobie dodatkowe te zadania. No nic, dzięki za oglądanie całej serii. Świetnej. Bardzo... Muszę sobie zrobić takie the best of. Za każdą serię jakąś, jak będę robić, to wrzucić takie... Były momenty gdzieś, jak nagrałam sobie... Nie myślę o tym, co mówię, bo wiecie, ja tak... Plotę, znaczy może nie plotę, ale opowiadam różne rzeczy, potem się zastanowię, włączę se, jak to wyszło? Kurde, Jezus Maria, a potem ryję z tego, jak głupia przez parę dni nawet zdarzało mi się. Ostatnie, co pamiętam, ten najśmieszniejszy kwestia, to było właśnie z Galo, ta cała historia. Dobre to było. No nic, jak mówiłam, dzięki za oglądanie całej serii. Komentujcie, lajkujcie, bo napiszcie, co wam się najbardziej, jaki odcinek podobał, chociaż wiem, że z wyświetleń widziałam, że wam się podobał mikser. Ta cała moja historia z grudnia. Też dalej ją pamiętam, bardzo świetna. I cieszy mnie, tak jak mówiłam wam w którymś odcinku. Ta osoba już jest dla mnie milsza i to bardzo milsza i w miarę dobrze wszystko tam mi się to układa. Na pewno nikt tego teraz nie słucha do końca, co ja mówię. I nie wyczeka tych 50 paru minut. Komentujcie, lajkujcie, no dzielcie się moimi filmikami z znajomymi gdzieś tam na jakichś fajnych stronkach. Bardzo miło i bardzo mi to pomogło w dalszym rozwoju kanału i tak dalej. No i co? No słyszymy się jeszcze właśnie, tak jak mówię, tarot, Delamine, wyścigi i te jakieś poboczne. No i chyba tyle zostało nam, żeby tak dopiąć to do robienia, no może nie 100%, bo tak jak mówię, tam te zadania nie skończyły się niestety. Co znaczniki nie chciały zniknąć, więc no powiedzmy, to będzie 100% jako tyle, ile
udało się zrobić. No nic, dzięki, cześć.